Rozdział 32. Przez jakiś czas ze zmęczenia i wzruszenia nie mógł ani słowa przemówić i stał, dysząc ciężko przed leżącym na łóżku człowiekiem, który milczał także i patrzył na niego ze zdumieniem graniczącym niemal z nieprzytomnością. Wreszcie zawołał: – Nasibu, jesteś? – Jestem, panie – odpowiedział mały murzynek. – Czy widzisz kogo i czy kto stoi przede mną? Lecz zanim malec zdołał odpowiedzieć, Staś odzyskał mowę. – Panie – rzekł – nazywam się Stanisław Tarkowski. Uciekliśmy z małą Miss Rawlinson z niewoli derwiszów i ukrywamy się w dżungli, ale Nelly jest ciężko chora, więc błagam cię dla niej o pomoc. Nieznajomy patrzył jeszcze przez chwilę, mrugając oczyma, po czym przetarł ręką czoło. – Słyszę, tylko nie widzę – ozwał się sam do siebie. – To nie złudzenie. Co? Pomoc? Ja sam potrzebuję pomocy, jestem ranny. Nagle jednak otrząsnął się jakby z sennych przewidzeń lub odrętwienia. Spojrzał przytomniej i z błyskiem radości w oczach rzekł: Biały chłopiec, jeszcze widzę białego. Witam cię, ktokolwiek jesteś. Mówiłeś o jakiejś chorej? Czego ode mnie żądasz? Staś powtórzył, że tą chorą jest Nell, córka pana Rawlinsona, jednego z dyrektorów kanału, że miała już 2 ataki febry i że musi umrzeć, jeśli nie będzie miała chininy, by zapobiec trzeciemu. – 2 ataki, to źle – odpowiedział nieznajomy. – Ale chininy mogę ci dać, ile chcesz, mam jej kilka słoików, które nie przydadzą mi się już na nic. Tak mówiąc, kazał małemu Nasibu podać sobie duże, blaszane pudło, które było widocznie apteczką podróżną. Wydobył z niego 2 spore słoiki napełnione białym proszkiem i wręczył je Stasiowi. Oto połowa tego, co mam. Wystarczy to choćby na rok. Staś miał ochotę krzyczeć po prostu z radości, więc począł mu dziękować z takim uniesieniem, jakby mu o własne życie chodziło. A nieznajomy skinął kilkakrotnie głową i rzekł: Dobrze, dobrze. Nazywam się Linda, jestem Szwajcar z Zurychu. 2 dni temu miałem wypadek, ranił mnie ciężko dzik Ndiri. Następnie zwrócił się do czarnego malca. Nasibu, nałóż mi fajkę. Po czym do Stasia. W nocy mam zawsze większą gorączkę i trochę mi się troi w głowie, ale fajka rozjaśnia mi myśli. Wszak mówiłeś, że uciekliście z niewoli derwiszów i ukrywacie się w dżungli, czy tak? Tak, panie, mówiłem. I co zamierzacie uczynić? Uciec do Abisynii. Wpadniecie w ręce mahdystów, których oddziały włóczą się po całym pograniczu. Nie możemy jednak przedsięwziąć nic innego. Ach, jeszcze przed miesiącem ja mógłbym wam dać pomoc, ale teraz jestem sam tylko na łasce Bożej i tego czarnego chłopca. Staś spojrzał na niego ze zdziwieniem. A ten obóz? To obóz śmierci. A ci murzyni? Ci murzyni śpią i nie rozbudzą się więcej. Nie rozumiem. Chorzy są na śpiączkę. To są ludzie z nadwielkich jezior, gdzie ta straszna choroba panuje ciągle i zapadli na nią wszyscy, prócz tych, którzy przedtem pomarli na ospę. Został mi tylko ten jeden chłopak. Stasia uderzyło teraz dopiero to, że w chwili, w której zsunął się, był do wąwozu. Żaden murzyn nie poruszył się, nie drgnął nawet. I że w czasie całej rozmowy spali wszyscy. Jedni z głowami opartymi o skałę, drudzy z pospuszczanymi na piersi. Śpią i nie rozbudzą się już? Zapytał, jakby jeszcze nie zdając sobie sprawy z tego, co usłyszał. A Lindę rzekł: ach, ta trupiarnia, ta Afryka. Lecz dalsze słowa przerwał mu tu pod koni, które przestraszywszy się czegoś w dżungli, poprzyskakiwały na swych spętanych nogach do krawędzi doliny, chcąc być bliżej ludzi i światła. To nic, to konie. Ozwał się znów Szwajcar. Zabrałem je mahdystom, których pobiłem 2 tygodnie temu. Było ich 300, a może i więcej, ale oni mieli przeważnie dzidy, a moi ludzie remingtony, które tam stoją oto pod ścianą bez żadnego już pożytku. Jeśli ci brak broni albo nabojów, to bierz ile chcesz. Weź także i konia. Prędzej na nim wrócisz do twojej chorej. Ile ona ma lat? 8, odpowiedział Staś. Więc to jeszcze dziecko. Niechże Nasibu da ci dla niej herbaty, ryżu, kawy i wina. Bierz co chcesz z zapasów, a jutro przyjeżdżaj po nowe. Wrócę z pewnością, żeby panu raz jeszcze podziękować z całego serca i pomóc mu, w czym potrafię. Alinde rzekł: dobrze choć popatrzeć na europejską twarz. Jeśli przyjdziesz wcześniej, to będę przytomniejszy. Teraz gorączka znowu mnie chwyta, bo cię widzę podwójnie. Czy was 2 stoi nade mną? Nie, wiem, że jesteś jeden i że to tylko gorączka. Ach, ta Afryka. I przymknął oczy.